Cześć, mam na imię Łukasz. Zapraszam Was do kolejnego odcinka MTG w praktyce. Dzisiaj pokażę Wam pracę z mięśniem podupadkowym. Żeby skutecznie i bezpiecznie pracować z tym mięśniem, musimy przede wszystkim wiedzieć, gdzie on się znajduje. Jak sama nazwa mięśnia podupadkowego mówi nam, że znajduje się po wewnętrznej części łopatki, a przyczep początkowy wypełnia całą żebrową część łopatki, przechodzi w dosyć krótkie, ale bardzo mocne więzadło i przyczepia się do guzka mniejszego kości ramienną. Główną funkcją tego mięśnia jest rotacja wewnętrzna w stawie barkowym. A ważnym aspektem tego mięśnia jest również kontra dla mięśnia nadgrzebieniowego w stabilizacji samej główki kości ramiennej w stawie barkowym. Kiedy będziemy chcieli pracować z tym mięśniem? Przede wszystkim wtedy, kiedy u pacjenta będą pojawiały się dolegliwości bólowe w okręczy barkowej. I bez względu na to, czy to będzie ból w tylnej części barku, czy w przedniej części, a na pewno mięsień podupadkowy będzie obiektem naszych zainteresowań ze względu na to, że znajduje się on w grupie mięśni tak zwanego stożka rotatorów. W jaki sposób najczęściej dochodzi do kontuzji czy podrażnienia tego mięśnia? Będą to zazwyczaj szybkie, a dosyć dynamiczne ruchy podciągania, a przewlekły trening siłowy, który będzie sfokusowany na mięśnie naramienne, kiedy zapomnimy właśnie o naszych rotatorach, kiedy ta stabilizacja będzie niewystarczająca. Też wskazaniem do pracy z tym mięśniem może być takie ustawienie ramion w dużej protrakcji, tak? Czyli w takiej rotacji wewnętrznej naszych barków. To też będzie dla nas informacja, że ten mięsień jest skrócony i na pewno będzie nas interesował rozciągnięcie tej struktury. Jeżeli podoba Ci się sposób tej pracy, zapraszamy Cię do zapisu na masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym, a my wracamy do pokazu. Jak już omówiliśmy sobie topografię mięśnia podupadkowego, przejdźmy teraz do sposobu pracy z tym mięśniem. Mówimy, że jego lokalizacja jest na wewnętrznej części łopatki, więc najłatwiej będzie nam odchylić całe ramię do boku. A to, na ile odchylimy, to ramię jest uzależnione też od tego, czy bolesność pacjenta nam na to pozwoli. A jeżeli przy pełnym odchyleniu do 90 stopni pacjent będzie odczuwał dyskomfort, możemy sobie zmniejszyć ten kąt. Lokalizujemy sobie dłoń do doły pachowej, szukamy sobie mięśnia nadgrzebieniowego, które będzie najlepiej wyczuwane, zakotwiczamy się i szukamy sobie twardej przestrzeni, tu będzie łopatka. I teraz, będąc na tej łopatce, możemy wyczuć, że jesteśmy na mięśnie podupadkowym, żeby się upewnić. Możemy wykonać sobie rotację i automatycznie będziemy wiedzieć, że mięsień nam się napina. I teraz sposobów pracy jest kilka. Pierwszy jest taki, że wybieram sobie lokalizację, szukam sobie jakiejś restrykcji, jeżeli znajduję jakieś większe napięcie, zatrzymuję się w tym punkcie. I w trakcie pracy warto zapytać się pacjenta, czy odczuwa duży dyskomfort, a staram się nie pracować jakoś szczególnie intensywnie. Drugim sposobem pracy będzie zakotwiczenie się na mięśniu podupadkowym. Łapiemy sobie, wybieramy napięcie mięśnia i poprzez pracę bierną, wykonując rotację, też będziemy uzyskiwali efekt terapeutyczny. Pracujemy do momentu, kiedy dolegliwości pacjenta się zmniejszą, kiedy on zgłosi nam, że ból jest akceptowalny albo w ogóle zniknął. Kolejną pozycją, w której możemy sobie pracować, jest pozycja leżenia bokiem. Pacjent kładzie się na przeciwległym boku do mięśnia, z którym chcemy pracować. Rękę opiera sobie za głową, możemy sobie troszeczkę obniżyć. Pamiętamy o tym, że w masażu tkanek głębokich chcemy pracować na rozciągniętym mięśniu. A szukamy sobie naszej łopatki, lokalizujemy ją. No i teraz możemy pracować tutaj tymi technikami, które tu już znamy, czyli możemy pracować sobie dwoma palcami, to będzie bardziej precyzyjna praca. No tutaj pamiętamy, że jesteśmy w dole pachowym, więc intensywność tego bodźca nie powinna być jakaś szczególnie wysoka. Drugim sposobem, drugą techniką pracy tej lokalizacji będzie praca palcami. Podobnie opracowujemy sobie boczną część łopatki. Pierwszym testem różnicującym dla mięśnia podupadkowego, ponieważ wiemy, że ono odpowiada za rotację wewnętrzną w stawie ramiennym,
Lokalizujemy sobie tak zwany test belly press, czyli pacjent kładzie swoją dłoń na powłokach brzusznych i teraz kompresuje dłonią na brzuch. A test będzie pozytywny w momencie, kiedy wystąpi ból w okolicy właśnie mięśnia podłopatkowego. Kolejnym testem może być test draśnięcia Applera. Polega on na tym, że prosimy pacjenta, aby palcem wskazującym postarał się drasnąć dolny kąt łopatki przeciwległej. Jeżeli jest w stanie to wykonać, jeżeli nie wywołuje to u niego żadnych dolegliwości bólowych, a wiemy, że test jest negatywny. Mhm. Jak już jesteśmy w tej pozycji, to kolejny test to jest test podnoszenia. Kolejnym testem mamy test podnoszenia, czyli prosimy pacjenta, żeby ułożył dłoń na części odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Następnie prosimy go, aby odsunął dłoń od siebie. Jeżeli jest w stanie wykonać ten ruch, jeżeli on nie wywołuje dolegliwości bólowych, no to możemy założyć, że mięsień podłopatkowy nie jest kontuzjowany. Natomiast jeżeli ten ból się pojawi, to będzie dla nas kolejne wskazanie do tego, żeby z tym mięsieniem się zająć. No i ostatnim testem jest tak zwany test Berihak, czyli Berhak. Czyli będziemy chcieli, aby pacjent położył sobie dłoń na klatce piersiowej, a następnie my będziemy starali się oderwać tą dłoń od klatki piersiowej. Jeżeli ta dłoń pozostanie przyklejona, wtedy możemy być pewni, że mięsień podłopatkowy jest funkcjonalny, jeżeli jest niebolesny, no to nic się dzieje. Natomiast jeżeli oderwiemy tą rękę, jeżeli pacjent poczuje ból w okolicy mięśnia podłopatkowego, no to będzie to raz kolejne potwierdzenie, że ten mięsień wymaga od nas większej uwagi. Dobrze, na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do zostawienia subskrypcji i do zobaczenia na kursie.